Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj sobie nagramy 3 czempiony versus 2 grand czempiony. A jest z nami Wesz. Hello, I am Wesz. Jeżeli nie zapomnę, to właśnie podstawię na ekranie rangi z trackera naszych przeciwników, żeby nie było, że coś tam ściemniane. No i co, ja do nich się teleportuję, żeby się przywitali. No i tutaj nasi przeciwnicy oczywiście są witani. Jest z nami Horizon, Wojtas oraz MTS. Siema. No to co, powodzenia, a ja uciekam do Wesza. No dobra, no to dołączamy do Grande, czyli Grand Czempiony, jakby ktoś nie ogarnął. Dobra, no to co, jadę na rozbicie. Gdzie jedziesz? Okej. Coś tam miałem jeszcze wspomnieć, ale nie pamiętam co, po prostu spuśćmy im łomot. Czekaj, bo coś serio miałem powiedzieć, ale to... A, że gramy Best of Free, chyba tego nie mówiłem. No i to chyba tyle z rzeczy ważnych. O, jeden nie zabrał. Bank, easy, ale... proszę, brameczka. Już nie mają szans od samego początku. Ja mam zepsutego pada. Generalnie mi się kabelek psuje, także jakbym coś dziwnego zrobił, to was uprzedzę. Ale nie wiem, czy to słychać. No, mam nadzieję, że będzie wszystko działało elegancko. Okej. Możecie też nam wpisać, kurde, mogą to przed meczem zapytać, jakie wasze predykcje są dotyczące spotkania. Kto wygra? Ta jedna bramka nic nie znaczy. Rozkojarzony był Horizon pewnie. O, czekaj, da się to wygrać. Dobra. Potężny hit. Bezpiecznie. Co, i będziesz to miał? Jak nie znacie Wesza, to oczywiście jest to... zawodnik Sunday Drivers. Wyjątkowo nie wzięliśmy tu niego, ponieważ potrzebowaliśmy kogoś z nickiem na V, a nie na T. Dokładnie, to jest powód. Grałeś w ogóle kiedyś coś takiego już? Czy nie bardzo? Raz grałem Unlimited Boost 1 na 4 platyny. To było kurde. A na Unlimited Boost w sumie nie wiem, czy lepiej grać się takie coś jeden. Czy lepiej grać na Unlimited, czy nie na Unlimited w takich sytuacjach? Chyba jednak nie na Unlimited. Ci w sumie nie mogą stealować przynajmniej. Bo... ale też mają więcej boosta do chase'owania. No właśnie, także... chyba nawet to nie na twoją korzyść działało, bo... oni nie zbierają tych padów małych. Tak dalej, generalnie no... myślę, że nie oszczędzają za bardzo boosta. Boost management nie, może być nie, ale przynajmniej ja ich outspeedowałem. No tak. Się zagadałem i zacząłem malować. Okej, ale generalnie obawiam się tych bumperów. Co, bumpowy idzie? No na razie idzie easy. O kurde. Tak, easy. W dobrym momencie powiedziałem, akurat jak cię rozwalili. Darzyjemy. Może być in. Masz pustą, jak szybko strzelisz. No, no, najsik. Czyli jednak in. Jednak in. Nie do tej bramki, ale... ale jest. Też nie wiem dlaczego. No może powinienem zresetować. Dobra, jakoś spróbuję to obronić, ale... jakoś defensywnie zagrywam z boku. Nie mogę Discorda pod klawiszem otwierać i muszę wychodzić do nich, także... mam nadzieję, że nic się z nagraniem nie zepsuje. Wezmę? Kurde, nie wezmę. O kurde... będzie... no. Dobra. No na demo to niestety trzeba uważać, bo... jest ich dużo. Skubanie. A jeszcze MTS to porywa lata na te demo. A no. Widzę, że sprawdzasz mojego... refleks. Twoje ten, nawet nie tyle refleks, co orientację. Bo sobie czasem lubię nie patrzeć, jak followuję na piłkę. Co się dzieje? A zapomniałem włączyć ten. Chat. Zobaczyć, nie wiem, pisali coś, czy nie? Nie. Dobra, to misję przygotowaliśmy. To ja miałem team only. Ja też miałem. A dobra, mi to jakoś na czas zagram. Uwaga, co ci robi? No nie, tego się nie spodziewałem. Trochę ludzku. Ta all skill to był. All skill, no zapomniałem, calculated jednak po zastanowieniu. Nikt nie powiedział, że musimy wygrać wszystko. Jak tam patrzyłem, to gdzie indziej robią na przykład, że wystarczy jedno spotkanie wygrać, ja robię best of free, no bo nie ma co ukrywać, jesteśmy lepsi niż ludzie z zagranicy. lepsi od nich, tak. Nie, to już ostatnio miałem przypał, że coś sobie zażartowałem.
Się obrawili. Tylko luźno się gra w zasadzie, tak. No dobra, zawsze jak mówię, jak zawsze jak coś w ten deseń mówię, to cię demują. Zaobserwowałem. Idealnie w tym momencie, jak coś tego typu mówię, to leci demo na weszu. Także nieważne. Muszę agresywnie siąść. Muszę agresywnie siąść. My tutaj pod emocje gramy. Oho, chyba dla nas będzie zaraz jak wiesz co. O, dobrze. O nie, ten kików. Dobra, spróbuję to jakoś ogarnąć. One more, one more. Dawaj. O! Nie. To może być gorsze niż myśleliśmy. No nie, no kurde, tego się nie spodziewałem. Że brakło boosta do double. Ale głupi mecz, no nie wierzę. Najgorsze jest to, że to na 3-3 w zasadzie... Tak strołować. A, dobra. Ufam ci. Kurde, jednak robił dobrego. Nie spodziewałem się. Jednak umiem kickoffy robić na championach już. Wtrafiając w piłkę. Uważaj. Lepiej nie podawać. No dobra, w sumie. Będzie. To takie ryzykowne. Przypomnę, nie wyjdzie. To jest... Nie wiem, czy weźmy się na dom. O, kurde. Czekaj, bo się zaczęło robić nieciekawie. Chyba tryhard musi polecieć całkowity. Nie! Wojtas tutaj doskonała... No i jeszcze mnie bumpnął! Zbijane. No i 1-1. Nie no, musimy wygrać. Musi polecieć tryhard, jak wy... No nie powiem jak w finale pewnego turnieju, ale jak w półfinale. Ej. Dobra, jedziemy. Pozdrawiam tych, co oglądali. No nie, oni zabierają boosta. Nie lubię. Gdzie? O nie. O. Uff. Nice. Dobra. 12 cały czas. Dobra, żyjemy. Mam nadzieję, że nie tak jak w poprzednim spotkaniu. Poprzeczka i kontra. Nie widlali się. Tam nikt nie zdziałał. Mam 12. O nie. Dobra, nie wezmę. To jest najważniejsze. Aha, to będzie. Spróbuj lewo dać może. Lewo go wobec kundery. O, tu, nie, to jest słabe. Dobra, wysik. Nie? Dobra, żyjemy. Czekaj, wezmę. Dobra, wygraliśmy, nie. Ale to było stresujące uderzenie, naprawdę. Jak będę miał po tobie chyba. Ale to było stresujące. Uff. Jakoś dzisiaj się mam wrażenie, że ten kabelek odpada jakoś tak sprawia, że mam większe opóźnienie. Ale na razie nie narzekam. Przechodzimy do finału. Ostatecznego podejmu. No, oczywiście, tutaj wszystko pod publikę robione. Tylko dlatego daliśmy to pierwsze spotkanie i doprowadziliśmy do dogrywki, żeby było co oglądać. Wiecie. Jednak 20 minut odcinka to nie to samo co 10. No. Drugie prawo. Nie! Przejmę. Mam jakoś nad nich, żeby spanikował. O! Wyczuwam słabą pozycję, a nie, niestety obronili. W sensie, no, zależy, że komu kibicujecie, nie wiem. Mam nadzieję, że za nami jesteście. O, dobra, najsik. Nie mieli, no na to już nie mieli co poradzić. Chyba już... no, MTS pojechał po wyścika. Braki. Horizon sobie na wakacje pojechał, dobra. Followuję od lewej. To jest nierówny kick-off. No, to takie są właśnie ciekawe. Zabrałem im boosta i wezmę to. O kurde, zgarnął. Horizon to w sumie prawie Grand Champion. To może trafić czasem w piłkę. Paradoksalnie zdarzają się tacy. O! Kurde. Najsik. Ale że się tam wyczyścił przed pole. No i wracamy do destrukcji otoczenia. A to jest słodka. Destrukcji słupków i poprzeczek, ale to nie na tym turnieju. W sensie, no to jest chyba taki szalmecz bardziej. Klątwa są jedne z tej złomy.
Ła! O właśnie, to jest to takie nie. O kurde. Ale on ma wszystko pod kontrolą. To jest zawodnik Sunday Drivers, przypominamy. Nasza on akurat w słupki potrafi trafiać. To akurat mamy potwierdzone. Czy to defensywne, czy ofensywne? No, nie mieliśmy pewności na propos defensywnych, ale już mamy. Teraz już po... No, teraz już nie będę throwował pod emocje, bo myślę, że i tak dużo się działo w tym... O kurde. Teraz to wiesz będzie. Teraz ja. Kolej nie moja. Dobra. Dobra, 10 tam ich. Łatwo z nimi, dawaj. No, Piotr, pierwszy raz jak powiedziałem łatwo, to ty zniszczyłeś, a nie oni ciebie. Goni mnie. Na pewno. Uważaj. Nie goni. Dobra, pięknie ich okiwałeś. Okej. Okay. A, zniszczyłem. Nie powinno być... Czekaj, czy powinien być... O, nie. Tak, trochę ryzykownie to przez środek bramki zacząłem wybijać, ale wiecie. Emocje muszą być. Chyba. O, teraz jeszcze większe będą. Uwaga, jeszcze większe będą emocje. Nie no, żartowałem, że nie będę frołował. Musi być chociaż jedna bramka różnicy. Musi być kontakt, muszą być emocje. Nie no, żartuję. Followuję od lewej. O, nie tym razem. No i co? Myślę, że już teraz oni mają większą tremę. Teraz większe mają emocje do siebie w drużynie. Czekaj. Co? Czekaj, dobra, nieważne, nic nie mówiłem. No znowu się zagadałem. Najgorzej. Nie no, nie możemy przegrać. Chwila. Dobra, znowu nas leci znowu trochę. Leci znowu emocjonująca muzyczka. O, chyba to nawet do Wertema może mnie dotrwać. Chciałem, wiesz, emocje takie, że niby nie dotrą do Wertema. Nie dotrą. O, nie. Oho. Dobra, aha. Spokojnie. Takie emocje. Dobra, followuję. Brawo. Okay. Lepiej, żebyś miał 100 boosta tutaj. Kiedy ich nie ufam. Chyba, że nie trafisz go, to trochę już... Totalnie to nie było to, że nie trafiłem, to po prostu nie chciałem... Nie chciałem tylko trafić. Emocje. O, dobra. Przyjmę. Musisz powiedzieć. Bo mnie goni jakiś MPS. Okay. Nie lubi mnie chyba. O, ostatni. I Edek. Jest, dobra. Edek, udało się. A, to było stresujące spotkanie. Challenge wygrany, czyli jednak... No, nie ma się co oszukiwać. Nie mieli najmniejszych szans od początku. Aczkolwiek i tak nie było tragedii. Idziemy teraz, przerzucę nas na kanał głosowy do nich. No siema tam przegrańce. Jak tam? Byś tu musiał słyszeć, jakie tu mój coaching szedł, hopie. Coaching? No, coaching. Usłyszysz, jaki tam u nas szedł tu coaching. Za każdym razem, jak mówiłem coś w stylu łatwo, to albo leciało demo, albo bramka. A ja za każdym razem, gdy coś mówiłem, to samo było. Dobra, no w każdym razie, jak tam chcecie skomentować? Każdy mecz był w sumie wyrównany, emocje były. No, były bardzo dobrze, ale... Ostatni gol był śmieszny, bo gonili za moim pupsem. Gonili za Weszem, na szczęście... Odwrócił tak całą uwagę ode mnie. Wszystko wiedziałem, za dużo cię oglądamy grać, wszystko wiedziałem, co zrobisz. No, niestety. Tak, żebym to o tobie opowiadał. No, także jak widzimy, tutaj są szpiedzy w enemy. Aczkolwiek no udało się wygrać. Co tam? No, możecie dać znać, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Moim zdaniem są fajne. No. No i dziękuję wszystkim za wzięcie udziału tam. Możecie się teraz pożegnać elegancko. Siemaneczko. Siema. Do widzenia. Siema.